Dobry, przywitamy się. Mateusz, cześć. Cześć, cześć. Jesteśmy dzisiaj w sadzie u Mateusza. Pewno go kojarzycie generalnie z YouTube'a. I sobie... dzisiaj porozmawiamy o... O czym, Mateusz? O potem z gryzoniami. Dokładnie. Zobaczycie, co u Mateusza jest za problem z tymi szkodnikami i jak sobie Mateusz z tym radzi. I też liczymy, żebyście nam podpowiedzieli, jakie wy macie rozwiązania, albo co stosujecie na nornice głównie, Mateusz, tak? Tak, i jeszcze jest u nas właśnie kłopot z karczownikami też. Generalnie z nimi. Z nimi jest też kłopot taki, że nie za bardzo chcą jeść trutki. Co się włoży w te dziury, no to one to wypychają z glebą. I u nas też właśnie koło domu jest dosyć blisko, no to rozkładamy pułapki Topcat, może to ktoś zna. Zaraz to pokażemy i pokażemy też, jakie są szkody przez te gryzonie tutaj. Mateusz, jeszcze jedna, wiesz co, jeszcze jedna ważna kwestia. Zobacz, zaraz to wyjaśnimy, bo tutaj jak zaraz przejdziemy do drzewek, ale zobaczcie, jak Mateusz ma pas murawy i jak ma pasy herbicydowe. I tutaj generalnie czasami piszecie też na Facebookach, czasami piszecie też w komentarzach, że czemu taka wąska murawa. Mateusz, miałeś murawę też szeroką. I co wówczas? Słuchaj, w tamtym roku spróbowaliśmy. Cały czas były te właśnie pasy, były takie szersze. W tamtym roku spróbowaliśmy. Żeby było bardziej ekologicznie, spróbowaliśmy te pasy herbicydowe, pryskaliśmy na jedną dyszę. To były gdzieś takie i tu było gdzieś tak. Pryskaliśmy tymi dyszami antyznoszeniowymi. Czyli czekaj, że ci przerwie. Czyli pas murawy był taki szeroki jak teraz, pas herbicydowy. Pas herbicydowy był szeroki taki jak tutaj. No właśnie, no. Słuchaj, i no zauważyliśmy po zimie, na zimę też było wypryskany właśnie taki wąski pas, że były no duże straty właśnie spowodowane przez te myszy. No i w tym roku od wiosny wróciliśmy do tych właśnie... Do wąskich pasów murawy. Do wąskich właśnie pasów trawy. Praktycznie mogłoby ich tutaj nie być wcale. No i ta liczebność mysz jest no dużo mniejsza. Tam niektórzy twierdzą, że jak te pasy byłyby wąskie, że myszy by nie było dużo, a my jesteśmy zdania, że było. I też taki mała uwaga taka, że jak tutaj skoszę trawę, to ta trawa jest króciutka. Praktycznie myszy nie mają jak tutaj, no racji bytu tak za bardzo nie ma. A jeśli były te pasy szersze, no to koła traktora ugniatały, słuchajcie, trawę. I jak wykaszałem, no to tu było wykoszone, tu było troszeczkę wykoszone, tutaj była trawa duża. No i to się wszystko rozsiewało, był kłopot. No i teraz spryskamy, tak jest właśnie spokój. I myślę, że to dużo dało. No a dobra, i przechodzimy do drzewek, nie? To są właśnie tutaj przykłady, są nie? Właśnie drzewka zgryzione przez karczownika. I tutaj można powiedzieć tyle, że cały rok tutaj było czysto. To są drzewka dwuletnie posadzone rok temu. Tutaj cały rok było czysto, nie było żadnych pastów, było pilnowane. Tutaj było, w tamtym roku było zboże, w tym roku są ziemniaki. I mimo to, że było czysto i no są no tyle drzewek powylatywało, tu jest coś 13 drzewek z nadgryzanych jest i jeszcze tutaj. To jest z tego roku, prawda? Te są posadzone w tamtym roku. No okay. I w tym roku tak wyglądają. Bo no praktycznie nic z tego chyba nie zostanie, trzeba to będzie wyrwać. A powiedz mi, problem jest tylko na tej działce, czy na innych kwaterach? Na wszystkich działkach jest kłopot. Tutaj jest jeszcze najlepiej opanowane, bo jesteśmy koło domu. Tutaj jest czas, żeby to też na te pułapki Topcat powyłapywać. A na kwaterach innych, gdzie są oddalone od domu, gdzie nie ma już czasu z tymi pułapkami, dajemy tylko trutkę, stosujemy tą pastę Focus, no to tam kłopoty są nieco większe. Aczkolwiek po pryskaniu tych szerszych pasów no kłopot jest dużo mniejszy, tych mysz jest mniej, tylko to też jest uciążliwe, no bo też byśmy chcieli, żeby było bardziej ekologicznie, żeby te pasy były takie. Dla nas by to nie był kłopot dwa razy no, przejechać, przekosić. No, ale co, no, chodźmy, zobaczymy tą pułapkę, okej? Okej, to jest to Topcat, tak? Tak, 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 to dobra. Jest Topcat. Tutaj drut służy do zlokalizowania, jak idzie tunel. Jeśli jest na przykład jeden kopiec, drugi kopiec, to mniej więcej tu między jednym a drugim jest tunel i to można mniej więcej no, wbijając, czuć takie przejście. Teraz jest strasznie mokro, tutaj napadało około 150 litrów, no to też jest wszystko tak zbite. Ale jeśli zlokalizujemy ten tunel, to... O, jest. Dobra. Tutaj. I wtedy
tutaj się robi to w taki sposób, tutaj tak. Tak. Tutaj jest tunel. Tylko tutaj jest taki no, dosyć słaby, bo tutaj już z tymi gryzoniami się nam właśnie uspokoiło po tym truciu. Tu i tu się właśnie wkłada to. I to działa na zasadzie takiej, już tutaj pokażę. Tak, że gryzoń idąc przez tunel, tylko ważne jest to, żeby też zlokalizować go w taki sposób, żeby to było jakieś główne przejście, a nie jakieś boczne, no to idąc trafia tutaj to i jest złapany, no z takie coś to można tylko polecać na jakiś niezbyt dużym, niezbyt dużą kwaterę, gdzie jest blisko, gdzie można sobie tam taki lokalnie z tymi karczowikami kłopoty rozwiązać. A tak to na jakichś tam działkach oddalonych od domu. No i tutaj też stosujemy trutki. A czekaj, i teraz to załóżmy tutaj. To zakładamy tutaj, tak. Tak, tutaj. Tutaj zapinamy. Tak. Tak, i ważne wszystko jest tutaj, żeby to tutaj tak uszczelnić. I można to też uszczelnić ziemią tutaj. Tą wybraną, tutaj, nie? Tak. Powybieraną. Uszczelnić i jeśli i powiedz będzie... mi, jak widzisz, że się złapało coś, czy nie? No to słuchaj, to jest wtedy... Widać, że jest złapane, bo tutaj to jest opuszczone w dół, a tak to jest w górze. Tutaj. Masz rację, dokładnie. Tak. No i ty u siebie masz te Topcaty 2, prawda? Tylko dwie sztuki zamówili się, bo to jest dosyć drogie. Możesz powiedzieć, ile to kosztuje? Za pułapki zapłaciliśmy w niemieckim sklepie Purivox, to było 59 euro. Teraz mogą być pewnie nieco droższe. Mhm. Zamówiliśmy dwie sztuki, bo to już był taki kłopot, że nie szło nad tym zapanować. Tutaj był główny kłopot, na innych działkach był mniejszy. No i też zauważyliśmy od kilku lat, że właśnie coraz więcej sadowników w naszych okolicach ma coraz większe właśnie kłopoty tutaj w łąsku z gryzoniami, bo problem jest taki, że tutaj są gospodarstwa rozdrobnione, dużo osób jak ma pola, to są zostawiane ugorami i no jest tym coraz większy kłopot, no sady graniczą z nieużytkami i liczebność tych gryzoni jest coraz większa. Okej, okay. Czyli wszystko, to słuchajcie. Jak macie jakieś pomysły, co jeszcze można u Mateusza zastosować, to dajcie znać w komentarzach. No a my będziemy śledzić, jak u Mateusza dalej ta walka wygląda i czy wygrał, czy przegrał z karczownikiem. Pozdrawiamy. Cześć Mateusz. Cześć.